to. Damy sobie nieprzyjaznego, losowego, random jego. Wybierz świat, nie chcę, może wiecie co? Czekajcie, stwórz nowy świat. Nazwijmy go, kurde, Streamlandia. Wielkość niech będzie duży. No. Twórz. Stworzyli go. No, super. Zapisz i zakończ. Teraz nowa kolonia. Dobra, Randy, tu. Dalej. Nie wiem, czy to jest to. Wybierz. Wybieramy. Okej, okay, no i teraz musimy zdecydować, gdzie byśmy chcieli, żeby nasz świat... Oczywiście to będzie... Co to jest? Średnia temperatura, minus 2 stopnie. Możemy w tropikach albo w bardzo gorącym. Średnia temperatura, minus 6. Ja pierdziele. Minus 20 średnia temperatura. No nie wiem, chcemy w takim, w jakim tym... Lipiec 20. Klimat tundra. Marmur, łupiec, piaskowiec. Tajga góry. Dobra, dajemy tajga góry, co? Przydajemy... Tundra. Dobra, dajemy tundrę. No i teraz potrzebujemy trzech śmiałków. To jest animals. Ty, może będzie można zwierzęta oswajać teraz chyba. Walka wręcz społeczne. Dobra, mamy oswajacza. Kto chce, który subskrybent będzie? Lord Kezob będzie oswajaczem. Lord Kezob, Lord Kezob. Okej. Okay. Następna osoba. Czym kogoś z wysokim górnictwem. Górnictwo, uprawa, budowanie. Masochista, greedy. Dobra. No to tu będzie Wieronim, kurde. Wieronim będzie górnikiem, kurde. Ten też będzie górnikiem. I to będzie kto? Patryk. Patryk 27, kurde. Tak? Nie, Patryk 27. To jest moja, nasza, to jest nasza ekipa startowa, moi drodzy. Jak ktoś dojdzie nowy, to będzie kolejny sub, będzie nowym tym. Ile stopni? 4 stopnie jest. Dobra, moi drodzy, patrzę, co tu się dzieje w tej grze. Train Animal. Training. Can be released to...
Ale gdzie ja mam tu? Lord Kezop się zżygał. Dobra, moi drodzy, może my najpierw zacznijmy coś budować, co? Ci nie chcę tu zaczną kopać już. Tu są jakieś struktury, tu by się trzeba było wkopać, nie? Niebezpieczeństwo? Czemu? Polecenia, meble, produkcja, energia, struktury, o jest. Ściana. Nie wiem, czy metalowa ściana to jest słuszny pomysł, ale zróbmy tak. No i co? Nie wiem, czy nam się uda tutaj cokolwiek porobić, bo ja dawno w tą grę nie grałem i... Dobra, architekt. Dobra, obszary. Pole uprawne. Ale na dworze... A, 13 stopni jest na dworze. No to nie, to coś by się tu dało pouprawiać. Tylko tu byśmy uprawiali... ziemniaki, a tu byśmy uprawiali, no nie wiem, maliny. Dobra, poszli spać. You can set each colony's work settings in the work, to wiem. To wiem, restrictions. Dobra, to restrictions znamy. Aha, co mają ubierać? You can inspect the rooms using the room stats inspect to. Aha. O, super. Dalej nie wiem jak ten. Magna. Można chyba psa nazwać inaczej, wiecie? Tak mi się wydaje. Chociaż nie. W tej zabudowie są pewnie te kapsuły albo cyborgi. Koloniści mają obniżone zachowanie. No tak. No. Sublandia 1. A ten Lord Kezop, ty strasznie się obijasz, wiecie. Lord Kezop. Dobra, niech posadzą te, dobra, mamy rośliny. Jest na razie dobrze, bo wiecie, bo jest taki ten. Wysypisko, no dajmy tutaj gdzieś na razie wysypisko, nie? A to co to? Brzoza, o kurde. A, bo tu drzewa jakieś są, ale te drzewa to tak... Architekt, meble. Jakiś... O, animal sleeping spot. Stołek, stołek. O, jest tu. Z drewnianej kłody. No dajmy taki stół.
Ty, oni wydobywają, to wydobywają i wydobywają. Żyła, a bo to jest super stal, to ja się nie dziwię, że to tak kopią, kopią i kopią. To strasznie ciężko się kopie. Masakra. Dobra, zrobili se krzesła jak na razie. Poszli spać. Nie wiem, czemu tu nie mieszka pies. Potrzeby, sytość. A co, on nie może se jeść? Nie wiem, jak to trenowanie tym. Bo już było tam, że można je trenować, ale nie mam napisane w jaki sposób za bardzo. Chyba, że po prostu komuś muszę priorytet ustawić na trenowanie tego psa. No i kopią tą super stal. Kurde, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby oni to kopali. Wiecie co? No to strasznie dużo czasu zajmuje. Tu musimy zrobić przejście. Jak tu kosmici wyjdą z tego, to będzie przerąbane. O, coś tu jest. Co to jest? Odkryto obszar. No dobra. Zawadiaka ma broń dystansową. Aha, on by wolał mieć tego. Dobra, on to ekwipuj nóż. Dwie osoby bezczynne. No to tutaj kopcie, moi drodzy. Tu kopcie, oczywiście. To mnie zastanawia, co z tym zrobić. Kurde, nie wiem, open. No i nic nie było w środku. No ale mamy trzy komory w naszej bazie w takim razie. Tego psa już miałeś na początku, czy go oswoiłeś? Miałem go na początku, tylko on jest jakiś dziwnie, bo on nie do końca jest oswojony, wiecie? Work. Tu gdzieś był taki workflow. Kiedy oni mają, o której... O, nasza wioska, wszyscy wiedzą, jak to nazywa? Subville. Subville, to się chyba tak pisze. Chodzi mi nie o priorytet manualny, tylko o to, kiedy... A, sleep work. O, jest, dobrze, to jest to. I oni mają tak, spać mają w nocy, później mają pracować ciągle. A później sobie mogą robić co chcą. Sorry, takie życie, moi drodzy, musimy mieć kurde jakiś plan. O fuck, coś się stało! Co oni tu zrobili? Co to jest? Żuki! Mega chrząż, dobra. Struktury. Drzwi. Meble, łóżko.
Czemu nie da się łóżka z drewna zrobić? O kurde, ale nas połamał. Tego by trzeba było do tego, do więzienia zamknąć tutaj. Zrobić więzienie i go zamknąć. Masakra. Żuki nas zaatakowały, fuck. Jestem ciekaw, jak zdrowie u nich. Zaćma. Boże, lewe oko, prawe oko, zaćma. No ale to trzeba załatać to ugryzienie, nie? Dobra. I teraz tak, więzień. Przyjazna rozmowa, leczymy go. Rozmowa i rekrutacja, dobra. Mam nadzieję, że też go będą karmić. Ale czemu oni śpią do późna? W usta go ugryzł mega skarabeusz. Przejebane. Dobra. To nie jest obszar domu i to też nie jest obszar domu. To jest za to obszar domu. I tu wszystko w środku. Dobra, patrzcie, mamy go. Więzień. Trudność rekrutacji 51. Może będzie członkiem. Czemu się położył? Co się stało? Co mu Kezob zrobił? Walnął go? Szok pourazowy. Aha, dobra. Dostał strzała i się poskładał, nie? No ładnie. Dobra, to teraz musimy zrobić jeszcze tak. Produkcja. O, wizytacja. Odwiedzają nas jacyś wieśniacy. To niech nas odwiedzają. Gdzie jest nasza baza? Tu. Czemu się da tylko metalowy stół rzeźniczy zrobić, a nie da się normalnego stołu rzeźniczego zrobić? No nie wiem. Dobra, tu zróbmy stół rzeźniczy. A gdzie jest kuchenny stół? Co się kurde... Nie rozumiem, co jest z tym gościem nie tak. A Lord Kezob ciągle ranny, kurde. Stół kuchenny, stół krawiecki, ślusarski... O, jest kuchenka. Dobra, obszar, składowisko, skład, żywność. Dobra, jest. I priorytet wysoki dajmy. Krytyczny. Tutaj będą jedzenie nosić. Czemu srebro tu noszą, jak to nie jest jedzenie? Musimy elektryczność dać. Energia. No dajmy tu jakieś pole siłowe. Kabelkami to połączmy. I jest kurde git. Co wy mi tam piszecie? Ta gra mi przypomina The Sims oraz Minecraft z The Binding of Isaac.
Trochę taka jest ta gra, taka dziwna. Czemu oni śpią na... Aha, ci śpią na zewnątrz, dobra. Potrzeba umocnień, no tak, to też. Tego psa byśmy oswoili, ale właśnie rozbłysk słoneczny, o kurde, nie będzie prądu. Dobra, moi drodzy, kopcie, bo tu się, kurde, samo się nie wykopie nic. Pamiętajcie. To jest co, żelazo chyba, nie? Nie, żyła srebra. Kurde, sama super stal tu jest, nie ma nigdzie, a tu jest żelazo. Tu można kopać to żelazo w takim razie. Tu na razie anulujmy to polecenie kopania. Chyba, że jakieś takie, wiecie, tu coś się wkręcimy, albo tu. Moi drodzy, Lispir to nowy sub. Dzięki, Lispir, za suba. Czy ten koleś umarł tu już na śmierć? Dzięki, Lispir, za zasubskrybowanie. Rąb drzewo. Tu nie ma żadnych drzew, kurde. Trochę słabo, bo wydawałoby się, że te drzewa tu gdzieś, o kurde, deszczyk pada. Pan Tadeusz pisze, że się napastnicy będą mogli do nas przekopać. No możliwe, że jakiś update do tej gry był. I dodali takie opcje, że się można przekopywać. Kiedyś się nie mogli przekopywać, tylko drzwiami wchodzili zawsze. Ale teraz to może zupełnie inaczej już wyglądać. Ogólnie nasza kolonia na razie jest leszczykowa, nic tutaj nie ma w niej porządnego. Ciema, Kowalski. Całe ciało, niedożywienie, nieznaczne, czemu? Czemu ma niedożywienie? Wydawało mi się, że tu mają te paczki z żarciem, nie? O, idzie elektryczność pierwsza. Jest. No i mamy stół kuchenny i zaraz jakieś gotowanie tu powinno iść. Zbieraj plony. Z czego się da zbierać, to niech zbierają te plony tutaj w okolicy. I tyle. Powiem wam, że kapsuły ratunkowe. O fuck, kogoś nam tu przynieśli, trzeba go uratować. No wejść do niewoli. Aha, nie ma ogrodzonych tych.
jakiegoś górnika żeśmy do niewoli wzięli. Lord Kazop ciągle leży ranny, nie? No nie wiem, czy mu coś... Nie wiem, czy da się go nakarmić. Aha, Wieronim nie jest doktor, a ty jesteś doktor? O kurde, a kto jest doktor? Wiecie co, jak trzeba, to trzeba się zająć, nie? O kurde, tego też trzeba by było poleczyć. Widzę, że go załatali. Całe ciało, utrata krwi średnia, mobilność bardzo złe. Operacje, więzień, sprzęt, więzień. Przyjazna rozmowa. Dobra, mamy go w więzieniu naszym. Dobra, Lord Kazop już się lepiej czuje. Problem teraz mamy z żywnością, bo... bardzo mało nam żywności zostało, oni nie chcą jagódek pozbierać. Dobra. Lord Kazop sobie siedzi. Dobra, ale teraz by trzeba było ich zadać. Kto jest górnikiem? Ten ma górnik 10. No zdecydowanie Lord Kazop nie jest górnikiem, ale może umie gotować. Może będzie umiał gotować, zaraz zobaczymy. Strażnik woźny. A co tu jest, kurde, krawiec, artysta, rzemieślnik, rolnik, no? No dobra, wszyscy są rolnikami, ale czemu nikt nie zbiera? Wycinacz. Kurde, niech idą wycinać o te rośliny, no dokładnie, jedzenie niech ścinają, okej, dobra. Dobra, temu zdrowie trochę wraca. Próbują go przekonać do naszej kolonii, ktoś go rekrutuje właśnie, więzień, poniżej nastroju 38%, ale mu się nastrój poprawi później. Wizytacja dozownika pasty raczej nie potrzebujemy, wiecie. Musimy energię podesłać. No i trzeba by było baterie zacząć robić jakieś. Nie wiem, gdzie je tutaj dawać na razie. Aha, bo tu jest zajęte miejsce, tak niby. Nie, dobra, baterii na razie nie dajemy. Chodzi o to, żebyśmy mieli w nocy energię, nie? Nowy rekrut, moi drodzy! Nowy subskrybent może zostać tym rekrutem. To jest normalnie nasz koleś. Charakter, kurde. Tom Small, mężczyzna kolonista. On umie górnictwo najbardziej. Ale jest flegmatyk. Moi drodzy, który, kurde, subskrybent? Bartek powiedział, że to on. No to Bartek, to będziesz ty. Bartek jako pierwszy się odezwał. Gdzieś go się tu nazywało, tylko czekajcie, bo nie pamiętam gdzie. A, tu. Bartek. Ty, on psa chyba nakarmił jagodami. Co się stało z tym psem?
O, posłuszeństwo został nauczony. No nie no, tu musimy to przekopać. Mimo że to jest ten plastal, to czy jak to się tam nazywa to. Co ten kurde Lord Kazop strasznie mało przydatny jest. Nie wiem co woźny robi. A, włączaniem i wyłączaniem urządzeń. No niech kopią, no niech kopią i tyle. Ta, wiem, że muszę dać chociaż jedną baterię. No wiem, wiem. Dobra. Zapisz Subwil 1, moi drodzy, wioska subskrybentów. To się dzieje naprawdę. Powiem wam, że niektórzy to tak porządnie kopią, a niektórzy to tak, wiecie, choby wcale, no Bartek to tak zapieprza, kurde. Bartek to jest prawdziwy górnik. Mówicie, że tych kapsuł nie mogę użyć? Enter, nie, no da się, enter, activate. Stara kapsuła. Ta kapsuła chyba wygląda jakby... Jak się kiedyś w takiej zamrażałem w środku. Z tego co pamiętam. Naprawdę. W ogóle trzeba im broń jakąś dać. Bo nas ktoś napadnie, będzie przypał. A tak to przynajmniej będziemy mieli po pistolecie w łapie. Tu będzie składowisko wszystkiego przed domem naszym. No i powiem wam, że ta kolonia powoli tutaj działa, nie? Tylko, że jest zimno. I to nam później zacznie sprawiać pewne problemy. Tu widzę, że mamy gejzery, z których możemy energię wziąć w przyszłości. Mamy jakieś króliki, jakieś zwierzaki. Muszą to przekopać, bo nie mamy się jak budować w środku. Ciekawe, czy dałoby się Wieronima, żeby pokroił żuka. Aha, kurde, one już zgniły te zwłoki, dobra. Różne dajmy groby. Multi-analyze, co to jest? Aha. O kurde, jakiś do tego. Jakieś rzeczy nowe dodali do budowania. Jakiś analizer. Sarkofag z metalu. Dobra, poszli spać. Zbierz racje żywnościowe z planety. Te malinki tu całkiem szybko rosną, wiecie? Polecenia.
Zbieraj plony, nie? Bo tak to będą głodni. No i jest porobione jedzenie. To ten plastik jest bardzo fajny, to jest najlepsza stal w tej grze, ale kurde, zużywać to na cokolwiek innego niż na statek kosmiczny to jest tak trochę słabo. Moim zdaniem, więc raczej bym tego nie chciał zużywać. Tu są racje żywnościowe, ale bardzo mało po jednej sztuce, nie? Kurde, nie da się geotermalnych tych znaleźć. Dobra, zbudujemy turbinę jeszcze. Żeby nam w nocy też mogła zasilać, jakby jakieś zaćmienie było czy coś. No jak na razie całkiem spokojnie się tutaj rozwijamy. Tutaj gotuje, ci wydobywają. Dobra, zjedli sobie. No, gdyby tego plastilu nie było, to już byśmy to dawno przekopali, nie? Ale widzicie, jak oni kurde to skopują. Pole uprawne jako obszar domu, ale wiecie, pożary się tak rzadko kiedy zdarzają, że tam jak będzie pożar, to się będziemy tym zajmować, nie? Jakie w ogóle oni mają potrzeby? Powiem wam tak, sytość. Spałem na ziemi, współdzieliłem sypialnię, słabe samopoczucie, brzydkie otoczenie. No dobra, czyli trzeba im po prostu pokoje porobić, bo nam będą narzekać. Nie, nie jest tak? Dobrze, mają co jeść. Ten jeden zjadł z podłogi, nie wiem czemu. Przecież miał kurde stół. Co za ziomek. Patrzcie, poszli tu wydobywać, trochę metalu wydobędą. Od razu się do budowania zabierają. To bardzo jest nieekonomiczne ich zachowanie, bo ciągle biegają, wiecie, tu coś wydobędą, tam coś przeniosą, tam coś zbudują. Kapsuły transportowe się rozwaliły. No ale jak to przenieść tu? O, średnio by się dało. Tego psa ktoś, on go trochę wytrenował, patrzcie. O, może ratować, a tu może dań. O kurde, może nosić przedmioty nawet. Master Lord Kezob. A sprawdźmy, jak Lord Kezob ma, jeśli chodzi o zwierzęta. Artysta, krawiec, kowar, wycinacz, górnik, rolnik, mechanik, inżynier. Handel, to jest to. O, zajebiście. Dobra. Lord Kezob siebie. Patrzcie, on śpi z nim w ogóle. Nie wiem, czy zauważyliście. O. On go trenuje teraz. Dał mu kartofle. Wiecie co? Ja dam, żeby Lord Kezob, jako że on nie jest chyba górnikiem za dobrym, nie kopał, nie? Mógłby się tym psem zajmować. O, albo niech by właśnie jagody zbiera. Patrzcie, pochował trupy. To w ogóle Psenix, co to jest? O, jedna artefakt pojedynczego użycia. Jak się tego użyje, to będzie ten, to da nam boosta
psychicznego dla wszystkich. Aha, a ten jest inny, że jak naciśniemy, to wszystkie zwierzęta w okolicy będą atakować ludzi. Czyli jak nas będą atakować, można tego użyć i się schować w budynku. Gdzie on polas? A, tutaj jakiś metal jest. Gdzie on poszedł, kurde, dookoła? No dobra, no Lord Kazop jest jego panem i władcą. Ja bym go chciał, żeby go noszenia nauczył przedmiotów. Czy będzie Rainbow Six? Wiecie co? Był już Rainbow Six. Dzisiaj graliśmy. No za niedługo będziemy zmieniać grę. To była gra wybrana przez subów. Jeszcze jak coś byśmy zagrali, nie? O, już jest. Widzicie? 1 na 8. Udało się. No, moi drodzy, zaczyna się grube kopanie tutaj. Właśnie, ten Lord Kazop nawet tak dobrze robi, no bo on, widzicie, tutaj chodzi, coś przenosi. Czekajcie, zapiszę, skoczę do toalety. Dobrze jest czasem mieć kogoś takiego, komu wiecie, kto nie robi tej roboty co wszyscy, tylko jakieś inne takie, bo później nikt nie sprząta, albo jakieś takie problemy, kurde, są. Tu byśmy mogli jeszcze wykopać i tu. Co wy na to? Ten pies dalej na dworze śpi. Mnie zabolało ucho, what the fuck. Kurde, wiecie, to leczenie tego gardła, przy okazji ucho, masakra jakaś. Wizytacja, co to jest? O, idzie ktoś. Tych ludzi w ogóle, co idą, można porwać w pewnym momencie. A, kurde. Ach, fuck, czekajcie chwilę. Ja się muszę ogarnąć, ała. Ale mnie boli, fuck, przerwa.